Dzień dobry, w takim razie mi przypadł ten zaszczyt, żeby Państwa tutaj powitać w Parlamencie Europejskim. Trochę w nie swojej roli przyjeżdżam się z Katowic jak gospodarz, ale mam ten zaszczyt. Cieszę się, że dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tej niezwykle ważnej sprawie dla naszego regionu, czyli o transformacji do tej perspektywy nauki i edukacji. Ja nazywam się Patryk Posadnik, jestem korespondentem Polskiej Agencji Prasowej. No i tak naprawdę mam zaszczyt zapowiedzieć tę debatę i przywitać tutaj wszystkich zaproszonych gości. Wymienię tutaj wszystkich uczestników, to oczywiście pani doktor Anna Gudzanowska, pełnomocniczka prezydenta Katowic do spraw Europejskiego Miasta Nauki, pan Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Wioski Metropolii, jest z nami też pan profesor Grzegorz Hańdarek, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, jest profesor Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jest pani profesor Celina Olszak, rektorka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, profesor Grzegorz Juras, rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kłuczki w Katowicach. Jest pan profesor Michał Daszykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do spraw nauki i finansów. Profesor Maciej Nowak, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do spraw nauki i rozwoju kadry akademickiej. Profesor Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej do spraw nauki i rozwoju. Oraz pani profesor Iwona Jelonek, reprezentantka Uniwersytetu Śląskiego i Wyniku Miasta Śląskiego. No a tak naprawdę głos przekażę panu profesorowi Tomaszowi Pietrzykowskiemu, który tę debatę dzisiaj poprowadzi i będzie tutaj od Państwa wymagał wiedzy na temat transformacji. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zarówno przedstawienie gości, jak i to wprowadzenie. Szanowni Państwo, mam nie mniejszy zaszczyt i nie mniejsze poczucie nietypowej sytuacji, prowadząc debatę w Parlamencie, przyjechawszy tutaj z, podobnie jak pan, z Katowic. Ale temat jest ze wszech miar tego warty. Mamy, jak państwo wiecie, dyskutować, rozmawiać o transformacji nie tylko naszego regionu, ale za sprawą, można powiedzieć, czy na przykładzie naszego regionu, o transformacji, która się dokonuje i w Europie, i na świecie w ogóle. A ściślej rzecz biorąc, o roli, jaką może i powinna w tych procesach transformacji odbywać nauka i szkolnictwo wyższe. Więc no, mamy rozmawiać o temacie, który jest wyzwaniem pokoleniowym, jeśli nie epokowym, a które jednocześnie, którego efekty są, czy nawet kierunki są nie do końca jasne i budzą w dalszym ciągu kontrowersje. Więc z tego punktu widzenia patrząc, no to ta tematyka wręcz idealnie się nadaje do dyskusji w gronie z jednej strony naukowców, z drugiej strony takich policy makers i decision makers, jakich też mamy w naszym gronie. No ale jednocześnie to jest temat niebywale trudny. Stąd nas jest aż tylu, choć nasza liczebność jest odwrotnie proporcjonalna do czasu i złożoności problemu, który jest przed nami. Więc przechodząc do rzeczy, Szanowni Państwo, spróbujmy może jako pewien punkt wyjścia, czy pewne założenia, na tle których będziemy dyskutować, przyjąć trzy oczywistości. Po pierwsze, tak jak już o tym wspomniałem, ta transformacja odbywa się wszędzie, ale jednak przypadek Śląska jest o tyle szczególny, że stawka i skala tych przemian w naszym przypadku no jest być może największa, przynajmniej w skali europejskiej, no dlatego że w gruncie rzeczy walczymy o wszystko, to znaczy jeśli ona się nie powiedzie, to nasz region prawdopodobnie może być skazany na taką trwałą marginalizację. Więc wszystkie ręce na pokład i całe nasze środowisko naukowe już ma nie tylko obywatelski interes, ale najzupełniej własny w tym, żeby starać się ze wszelkich sił, można powiedzieć, te procesy wspierać. Więc jest to w jakimś sensie nasza powinność, ale i ambicja. No i trochę można powiedzieć okazja również, no bo prowadzimy latami czasem różnego rodzaju badania, które no nie zawsze są z otwartymi ramionami przyjmowane przez otoczenie zewnętrzne jako być może desperacko oczekiwana odpowiedź na to, co robić dalej, w jaki sposób układać te procesy. To ja mam takie skojarzenie z tą słynną teatralną strzelbą, prawda, która jak wisi w pierwszym akcie na ścianie, no to w trzecim akcie w końcu musi wystrzelić. I trochę z wieloma naszymi badaniami tak może być, prawda, że jak już je tyle
prowadzimy na sucho w różnych dziedzinach, no to w jakimże innym momencie, jak nie w tym, prawda, ta strzelba wreszcie powinna wystrzelić i powinniśmy pójść i zaoferować, można powiedzieć, to wszystko, co z tego wynika, po to, żeby ten proces maksymalnie ułatwić i żeby maksymalizować szanse jego powodzenia. No i wreszcie trzecia okoliczność, o której chciałem wspomnieć, mianowicie większość z nas obecnie tutaj reprezentuje konsorcjum Katowice Miasto Nauki, które, jak wszyscy wiemy, założyliśmy trochę ad hoc na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia obchodów Miasta Nauki 2024, ale które już w tej chwili ma i w dalszym ciągu powiększa dorobek, którego zaprzepaszczenie no, byłoby katastrofalną zbrodnią. Cytując Talleyranda, to byłoby gorzej niż zbrodnia, to byłby błąd. W związku z tym pytanie, czy właśnie udział taki podmiotowy, sprawczy, aktywny w tych procesach transformacyjnych, no nie stanie się takim podstawowym raison d'être dla konsorcjum po 2024 roku. Już się przekonaliśmy, że jakby nasza rola wspólna jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy próbujemy te drzwi otwierać samodzielnie, w związku z czym no wydaje się, że to narzędzie, jakim konsorcjum się stało, może być rzeczywiście znakomicie wykorzystane również do tego, żeby te nasze środowiska naukowe stały się takim naturalnym zapleczem intelektualnym dla tych procesów transformacyjnych. Więc to są trzy oczywistości i chciałbym, żebyśmy z tych trzech oczywistości spróbowali wyprowadzić jakieś dalsze wnioski. W pierwszej kolejności prosiłbym przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pana Kazimierza Karolczaka, o kilka uwag podsumowujących punkt, w jakim te procesy transformacyjne w naszym regionie się znalazły. Panie, no i... że chyba wolałbym dostać to pytanie na sam koniec tej dyskusji. Być może więcej tych argumentów miałbym szansę zbudować. Natomiast jak 10 lat funkcjonuję w polityce regionalnej, jako wicemarszałek województwa, odpowiedzialny za gospodarkę od trochę ponad 6 lat jako szef regionu. Mam takie wrażenie, że sami sobie jeszcze nie odpowiedzieliśmy na tym, dokąd zmierzamy, a tak naprawdę mówiąc, określenie sobie tego celu jest chyba kluczowe w poznaniu, w jakim jesteśmy etapie jakiegoś procesu. Tak więc na dzisiaj jesteśmy w etapie procesu, który trwa już od 30 paru lat. Rozpoczął go premier Jerzy Buzek, europarlamentarzysta, którego mieliśmy dzisiaj okazję spotkać. Europa wie, że przemysł ten taki tradycyjny węgla i stali to jest już jakaś przeszłość i nawet Europa sobie nie odpowiedziała, jaka jest przyszłość dla tego przemysłu. My też dzisiaj nie wiemy. Węgiel koksowy, który u nas jest dalej wydobywany, stał się surowcem strategicznym Unii Europejskiej, bo dalej jest potrzebny dla tej stali, chociaż mówi się wykorzystanie wodoru. My jako metropolia gdzieś też myślimy o wodorze jako cię publiczny. Ale mam wrażenie, że tych działań jest podejmowanych równolegle bardzo wiele, a my do dzisiaj nie mamy tego narysowanego celu, dokąd zmierzamy, po co idziemy. Po drodze pojawiło się wiele różnego rodzaju propozycji ze strony rządowej, decydentów politycznych rządzących państwem. Program dla Śląska, kiedyś już nie wspomnę, kontrakt wojewódzki jeszcze za czasów przed 1999, ale później się pojawił program pani premier Ewy Kopacz, która wie, że Śląsk musi się transformować, że obecne miejsca pracy w tradycyjnych przemysłach no, będą likwidowane, wygaszane. Ten program, no, nie mam wrażenia, że on był w rzeczywistości jakimś programem, był zlepkiem po prostu różnego rodzaju propozycji, trochę lobbingowych różnych środowisk, jakby nie określić. I po nim się pojawiły takim trochę następnymi plastrami naklejany stary plaster następne programy pani premier Szydło, pana premiera Morawieckiego. Jak dzisiaj wygląda sytuacja, wiemy, że wszystkie te programy po prostu zbankrutowały i przynajmniej idea tych programów zbankrutowała. Niewiele się z nich udało zrobić. One były skażone tym, że one również nie miały określonego celu i też nie wskazywały, dokąd idziemy. I po tych wszystkich próbach, kiedy wszyscy wiemy, że u nas trzeba coś zrobić, wydaje się chyba najwyższy czas, żebyśmy my sami, mieszkańcy, obywatele Górnego Śląska, Zagłębia, wzięli trochę sprawy w swoje własne ręce i
Ja jestem bardzo szczęśliwy, że uczelnie do tego wniosku doszły i budują swoją siłę we współpracy, w konsorcjum. Również miasta próbują to robić, budując metropolię i mam nadzieję, że ta szansa, którą została dana w 2017 roku w tej ustawie, jakoby nie było, no niestety nie jest najlepsza, ale już jest jakimś początkiem tworzenia czegoś większego. Dzięki niej stworzyła się idea być może budowy jak w przyszłości jednego wielkiego miasta i ja osobiście uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, gdzie dużo łatwiej było wykorzystać potencjał tkwiący w naszych mieszkańcach, bo to w nich twarda siła. A uczelnie, one powinny być dla nas zapleczem tej inspiracji, tej motywacji i służyć tą radą, ale same w sobie nauka powinna stać się tym przyszłości przemysłem Śląska. Najwyższy czas, żebyśmy sobie określili ten cel i myślę, że to jest jeszcze przed nami. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W końcowej części pańskiej wypowiedzi pojawił się wątek miasta, na razie takiego, jakimi Katowice są, być może w przyszłości znacznie. Ja myślę, że Katowice od kilku dekad pracują nad zbudowaniem swojej tożsamości na nowo. Te wszystkie transformacje, które już były i strefa kultury, teraz zielona strefa nauki są tego dowodem. I to, że się wydarzyło, iż Katowice mają ten europejski tytuł miasta nauki, jest prognostykiem na pokazanie na mapie Europy, że to jest silny ośrodek akademicki, świetny kandydat. Wydaje mi się, że tego brakuje w ogóle w perspektywie spoglądania na polskie metropolie, że mamy strategie dotyczące rozwoju, kultury, turystyki, strefy biznesowej, natomiast nie spotkałam się rzeczywiście, że miasto się decyduje na zbudowanie strategii akademickiej, nawet jak Krakowska, powiem, będąc miastem akademickim. Więc może to jest taki prognostyk, żeby spróbować z miastem wypracować modele rozwoju funkcjonalne i ramy legislacyjne. Bardzo dziękuję. Podoba mi się w Państwa odpowiedziach dotychczasowych to, że jakbyście czytali w moich myślach, co do tego, kogo chcę o to zapytać w dalszej kolejności, bo moje następne pytanie chciałem zaadresować do pana profesora Grzegorza Heinderka, rektora Akademii Sztuk Pięknych. Oto na ile ten stereotyp Śląsk równa się przemysłu jest dla nas obciążeniem. Na ile on jest żywy po pierwsze, a jeżeli jest, to na ile jest obciążeniem, a na ile jest szansą, bo niektórzy o tym mówią z takim, nazwijmy to, lekceważeniem, a niektórzy o tym mówią z podziwem i zazdrością. No właśnie, bo tutaj trzeba było przyjąć co najmniej kilka perspektyw, żeby się do tego odnieść, bo oczywiście każdy stereotyp jest obciążeniem swojego początku, swojej genezie. I on świadczy o jakiejś nieodrobionej lekcji, prawda, pracy z pamięcią, z tożsamością itd., itd. Natomiast już sam proces dekonstrukcji tego stereotypu może być bardzo dobrym procesem, bardzo ożywczym procesem takim, no, który buduje nowe narracje. Myślę, że tutaj jakby w odniesieniu do tematu, o którym mówimy i do miejsca, o którym mówimy, to jest bardzo ważne. My dzisiaj bardzo potrzebujemy tego, ja mówię to z perspektywy może nie świata nauki, ale świata kultury, potrzebujemy jakby nowych opowieści o tym regionie. Takich, które nie będą udawały, że dzisiaj tu mamy, jakby startujemy od zera. Prawda? Proces transformacji jest procesem przejścia, mamy za sobą pewne ślady pewnej rzeczywistości, którą się chcemy pożegnać, ale one są żywe i widoczne. I teraz nie możemy udawać, że ich nie ma, tylko w jakiś mądry, szczery sposób przepracować tą rzeczywistość, więc myślę, że tu jest, w tym widzę szansę, to znaczy i też widzę szansę oczywiście dla kultury, dla sztuki, dla tego obszaru, który reprezentuję, bo wprowadzanie do agendy spraw ważnych, to wprowadzanie, to widzę właśnie w tym największą rolę kultury, i ponieważ tutaj są pewne narzędzia takie, których się często nie spodziewamy, które nas wytrącają trochę z takiego poczucia komfortu. No i życzyłbym sobie, wydaje mi się, nawet więcej powiem, że wydaje mi się, że taka prawdziwa transformacja, społeczna transformacja, która nie jest zaprojektowana przez, nie wiem, najbardziej zacne grono decydentów, ale jest zrozumiana przez społeczność, ona musi być przepracowana oddolnie. Prawda? I no więc dla mnie takie kategorie jak wrażliwość, jak wyobraźnia, jak praca z wyobraźnią. To są te rzeczy, które leżą jakby na drugim biegunie, ale nie mniej ważne.
I chciałem w pierwszej kolejności panią rektor Celinę Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, zapytać, czy z pani perspektywy dotychczasowa transformacja przyniosła raczej wzrost, czy raczej spadek znaczenia nauki i naszych uczelni w regionie? Czy nie ekstrapolując niczego na przyszłość, natomiast czy te 20-30 lat jednak intensywnej transformacji, którą przechodzimy, jakbyśmy mieli zobaczyć, czy nam się jako uczelniom, to, czy nam to wyszło na dobre, czy nam to średnio wyszło na dobre, porównując to ze stanem wyjściowym. Tak, ta transformacja, która dokonuje się w Polsce od blisko 35 lat, trzeba sobie powiedzieć, ona opierała się i dokonywała się w oparciu o takie bardzo tradycyjne czynniki i mechanizmy ekonomiczne. Po 1989 roku, jak wiemy, przeszliśmy z gospodarki upolitycznionej, zostały uwolnione mechanizmy rynkowe, odejście od monopolu, dodatkowo zadziałał tutaj efekt wejścia Polski do Unii Europejskiej, a więc wykorzystano jak gdyby te wszystkie takie tradycyjne, bardzo dobrze opisane przedmiotu mechanizmy. I jeśli miałabym teraz oceniać, na ile nauka w tej transformacji do tej środowisku, że ta rola generalnie była niewielka, ale też powiedzmy sobie szczerze, aż tak nas bardzo nie potrzebowało wprowadzić, tak jak powiedziałam, mechanizmy rynkowe, uwolnić ceny, poprawić naszą produktywność i z gospodarki totalnie zacofanej, zubożałego społeczeństwa wkroczyliśmy, osiągnęliśmy taki etap dosyć, powiedziałabym, dużego rozwoju gospodarczego. Dzisiaj jako kraj jesteśmy przyrównywani do krajów wysoko rozwiniętych. Z tym, że jakbyśmy się zastanawiali, co zrobić, aby tą dynamikę wzrostu utrzymać, to dochodzimy do wniosku, że osiągamy jak gdyby już szklany sufit i za pomocą tych czynników i tych mechanizmów już dalej tego się po prostu tej gospodarki nie da napędzać. Czyli musimy szukać nowych jak gdyby mechanizmów, a właśnie na środowisku naukowym o takiej doskonałości naukowej czy badawczej. Ja powiedziałam, że trzeba czegoś dzisiaj jeszcze więcej, doskonałości badawczo-rozwojowej, czyli takiej integracji know-how, tego, czyli tego, co wypracowujemy w uczelniach, z know-how, które pochodzi od biznesu. To jest absolutnie też potrzeba włączenia osiągnięć z zakresu technologii, sztucznej inteligencji. I jakbyśmy te elementy wykorzystali, to faktycznie można powiedzieć, że możemy stać się liderami gospodarczymi w Europie. I jak gdyby poprzez te aktywa niematerialne rekompensować nasze słabości, chociażby wynikające z braku kadr wysoko wykwalifikowanych. Stosując na przykład dzisiaj sztuczną inteligencję, jesteśmy w stanie nadrobić te braki kadrowe, wynikające też, no szczerze sobie powiedzmy, z niżu demograficznego. Możemy też zwiększyć naszą produktywność, ale też stać się w pewnym sensie, bo klucz tej całej zabawy polega na tym, żebyśmy teraz żebyśmy się stali liderami, jak gdyby, czyli nie polska gospodarka była montownią zwykłą, ale to my musimy proponować pewne koncepcje, pewne idee, no tak, aby rzeczywiście no, udało się nam na ten drugi jak gdyby etap, wyższy etap rozwoju gospodarczego. Nie jest to oczywiście ani proste, ani takie łatwe do zrobienia, ale powiedzmy, coś,
co wymaga integracji. Ja bardzo się cieszę, myśmy tu pokazali to na takim bardzo małym obszarze, że jednak uczelnie potrafią się między sobą porozumieć, do tego włączyć władze miasta, władze regionu, no i jeszcze w tym wszystkim uwzględniać tą naszą ciekawość badawczą. Ale żeby rzeczywiście uczelnie stały się takim i nauka stały się takim motorem czy nowym przemysłem, my musimy sami siebie mocno zreformować. Uczelnie, czyli uczelnie muszą się stać też jak całe otoczenie bardziej przedsiębiorcze. Nam tej przedsiębiorczości cały czas jednak brakuje. I no, na przykładzie Europejskiego Miasta Nauki widzimy, że to można zrobić, aczkolwiek to pole bitwy i debaty jest jednak bardzo wąskie. No i teraz no, trzeba się zastanowić, jak to rozlać i przenieść no, na cały kraj. I zapytać w następnej kolejności pana profesora Grzegorza Jurasa, rektora Akademii Wychowania Fizycznego. Uczelni, która się być może najbardziej zmieniła przez ostatnie lata, najgłębiej można powiedzieć, czy jakby najbardziej wyraziście, może tak, ten proces wewnętrznych przemian tam jest widoczny. Czy to on jest dyktowany tymi potrzebami, nazwijmy to, transformacji regionu, czy to są dwa równoległe, można powiedzieć, pewne ścieżki, gdzie uczelnia ma pewną swoją dynamikę, swoje cele, swoje dążenia i one mogą być mniej lub bardziej zbieżne z tym, co jest akurat potrzebne z takiego czy innego powodu otoczeniu zewnętrznemu, no ale jakby ważniejsze jest to, co jest takim, nazwijmy to, własną wizją rozwoju uczelni, kierunku, w jakim ma zmierzać. W pytaniu zawarty był komplement, za który bardzo dziękuję. Nie wiem, czy zasłużony, czy nie. Natomiast pozwolę sobie zacząć od takiego jak gdyby zdania, które nawiązywałoby do pytania, czy nauka zmienia życie, czy życie zmienia naukę. Otóż Państwo pamiętacie, kiedy rozstrzygały się sprawy przyznania tytułu Europejskiego Miasta Nauki, to było przed pandemią. I wtedy przyznam się, że osobiście raczej bym był skłonny stwierdzić, że to nauka zmienia życie. Co prawda gdzieś z książki przypomniał mi się obraz pewnej wioski w Afryce, gdzie tuż za tym centrum tej wioski, jeśli wioska ma centrum, mieszkał czarownik. I on sobie tam mieszkał spokojnie, dopóki woda w strumieniu nie została nagle, zmieniła kolor i została żółtą wodą. Nie nawiązuję tutaj absolutnie do naszej Rawy, ale dopiero wtedy ludzie z tej wioski przyszli do tego szamana i zapytali go, co się stało. No więc ja tutaj chciałem nawiązać do takiej jak gdyby sytuacji, która nas zastała już po ogłoszeniu przyznania tytułu Europejskiej Stolicy Nauki. Mianowicie nastała pandemia. I to był taki moment, który tak naprawdę zmienił naszą uczelnię. Bo do tego momentu ludzie zwracali się z zapytaniem, jaki będzie rezultat medalowy na Igrzyskach w Paryżu, a jaka jest prognoza do w ogóle udziału naszego w Igrzyskach w Los Angeles. Natomiast teraz pytania dotyczyły, no to zaraz, jeśli mamy sobie radzić z ogonem pandemii, to jaka aktywność fizyczna jest tą najbardziej optymalną? Jaką aktywność fizyczną dedykować osobom, które walczą z depresją? Jaka aktywność jest najlepszą dawką ruchu dla naszych dzieciaków, które zmagają się z problemem otyłości? Więc patrząc na to w ten sposób, myślę, że nasza uczelnia jest dobrym przykładem, który obrazuje to, że jednak życie zmienia naukę i nauka zmienia życie. Bo zaraz za tym poszły nasze badania, poszły nasze zespoły badawcze, które podjęły nowe wyzwania. I ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz chciał powiedzieć, bo my rzeczywiście już dosyć długo dyskutujemy na temat tego naszego konsorcjum, tych naszych działań. Jestem dumny, że uczestniczymy w tym wszyscy razem i te osiągnięcia są trudne do zlekceważenia,
ale w wielu momentach podnosimy taką kwestię jak citizen science, czyli musimy przekonać obywateli, mieszkańców Śląska, ale także Polski, także świata, że nauka ma sens, bo tylko wówczas możemy spotkać się z zaciekawieniem tym, co my robimy. Bo kiedyś przyjdzie ten moment, kiedy nie będzie tej realnej potrzeby, abyśmy komuś proponowali lepsze rozwiązanie, chyba że będzie w naturze człowieka to zainteresowanie tym lepszym rozwiązaniem. I jeśli bym mógł nawiązać do tego słowa wstępnego, które profesor na początku wyraził, to myślę, że gdybyśmy nie pracowali na poziomie citizen science, to byłoby zbrodnia. Natomiast co będzie błędem? Błędem, w mojej opinii, będzie moment, w którym uczelnie przestaną pracować na poziomie tworzenia pewnych systemów. Jeśli każda z naszych uczelni wróci do pracy u podstaw, będziemy wykonywać nieprawdopodobną pracę na poziomie badań podstawowych, ale bez aplikacji. Jeśli nie będziemy tworzyć systemów, które będą powodowały, że praktyk będzie musiał się z naukowcem zetknąć w którymś momencie i wypracować wspólną wartość, którą później dopiero świat skonsumuje, to będzie też błąd naszych instytucji i myślę, że to jest szalenie ważne, żeby prócz tej pracy u podstaw wykonywać też tą pracę na poziomie nadbudowy pewnej, która ukierunkowana byłaby na tworzenie systemów konsumpcji naszych wyników badań naukowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No, pan rektor zwrócił uwagę na ogromne szanse, jakie się z tą zależnością i wpływem życia na naukę łączą, ale to też nie jest wolne od zagrożeń. Widać je być może najbardziej wyraziście na przykładzie tego, co w ostatnich latach się stało z kształceniem medycznym. Dlatego chciałem pana rektora Tomasza Szczepańskiego poprosić również o spojrzenie na tą ciemniejszą stronę tego, że życie zmienia naukę, prawda? Bo jakby tu rodzi się pewnego rodzaju niebezpieczeństwo instrumentalizacji, to znaczy jakby takiej zbyt silnej presji na zaspokojenie doraźnych, instrumentalnych potrzeb. Potrzebujemy więcej lekarzy, dajcie nam ich, prawda, za rok, za dwa, za trzy. No, pandemia była w jakimś sensie też tego przykładem, prawda, że trzeba wszystkie siły i środki skierować po prostu na to, co jest tu i teraz najbardziej potrzebną, palącą potrzebą, co zresztą nie tylko jakby zostało tym wspaniałym osiągnięciem, jak wynalezieniem szczepionek uwieńczone, no ale przecież po prostu gigantyczną falą publikacji, prawda, które z każdej możliwej strony zajmowały się pandemią COVID-19, prawda, i wszelkie inne tematy odeszły na dalszy plan. Co z jednej strony rzecz jasna pokazuje użyteczność i wartość działalności naukowej, ale z drugiej strony uleganie tego rodzaju zjawisku stwarza takie zagrożenie wtórności tego, co robimy. To znaczy, że to nie my, że tak powiem, przecieramy te ścieżki i jak gdyby zmiany nie następują dzięki nam, tylko my odpowiadamy na potrzeby, które już się pojawiają jak gdyby wcześniej niż nasze pomysły. Więc panie rektorze, bardzo bym prosił o kilka słów pańskiego oglądu tego, jak ten wpływ życia na naukę, jak tych zagrożeń unikać wpływu życia na naukę. Panie rektorze, pytanie bardzo trudne, bo cały czas życie jednak pokazuje, że jeżeli nie będziemy realnie odpowiadać na te konkretne sytuacje, no to w najgorszym wypadku będzie taka tragedia, jaką była pandemia COVID-19. Tutaj mamy do czynienia gdyby z systemem naczyń połączonych, bo z jednej strony mamy nauki medyczne, nauki o zdrowiu szeroko zrozumiane, z drugiej strony mamy system ochrony zdrowia, nasze szpitale, które są jak gdyby integralną częścią nauczania i prowadzenia badań naukowych. Gwarancja, że przynajmniej, że każdy z tych uniwersytetów przynajmniej powinien mieć jeden, a w naszym przypadku to mamy
w tej chwili 6 szpitali klinicznych, daje nam możliwość z jednej strony wpływania na to, co dzieje się tam, z strony właśnie działań naukowych, a z drugiej strony to wszystko, czym zajmuje się obecnie nauka, powinno być też utilitarne. Ten utilitaryzm się już wcześniejszych wypowiedział, pokazywał, żeby oczywiście muszą być badania podstawowe, bez tego nie będzie postępu. Ale musimy z jednej strony, jeśli chodzi o nasze działania naukowe, z drugiej strony też o nasze działania lecznicze, z tą rzeczywistością ciągle się mierzyć. Wspominała pani rektor o niwie demograficznym. To też będzie powodowało, że będziemy mieli na przykład ograniczone liczbę pacjentów wieku dziecięcego, ale z drugiej strony wyzwaniem, które stoi przed nami, to jest starzejące się społeczeństwo. To jest geriatria, jak z jednej strony zabezpieczyć to od strony usług lekarskich, a z drugiej strony jak to też odbudować naukowo. Kwestia pandemii. Na niektóre tego typu zdania nie będziemy mieli wpływu. Choćbyśmy jak najlepiej byli do tego przygotowani, to okazuje się, że nie mamy nawet takiej bazy, żeby to robić. Pewne działania doraźne, które się odbywały, no były działaniami na samym początku pandemii, bardzo, bardzo trudnymi, czy wręcz bardzo było to wielkie wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Z drugiej strony brak nie tylko lekarzy, ale także brak niedobór pielęgniarek, niedobór innych zawodów medycznych spowodował tą chęć jak gdyby szybkiego zasypania tej przepaści. Jak ktoś się mnie pyta, co sądzę o nowo powołanych kierunkach lekarskich, ja odpowiadam jedno. Słuchajcie, my przede wszystkim musimy dbać o to, żeby na naszym uniwersytecie to kształcenie było jak najlepsze, żeby jakość tego kształcenia była największa. A z drugiej strony, żeby zachęcić najlepszych absolwentów naszych liceów, żeby studiowali w naszych uczelniach, żeby zostawali na Śląsku, żeby nie wyjeżdżali w inne, bardziej atrakcyjne tereny. To są te działania, które my możemy zrobić, a z drugiej strony my też wiemy, gdzie są nasze mocne punkty, gdzie są nasze słabości. Tą słabością na Śląsku w tej chwili na pewno też jest baza szpitalna. Potrzebujemy nowoczesnych szpitali po to, żeby też one miały charakter szpitali nakierunkowanych na szkolenie studentów. Prowadzenie zajęć na korytarzach to nie jest system XXI wieku, a w wielu naszych szpitalach, część z nich pochodzi z początku ubiegłego wieku, niestety nie mamy tej infrastruktury. Także tutaj myślę, jest ważne, żeby i medycyna była tym elementem nowoczesnej transformacji poprzez właśnie wspieranie nowoczesnych metod nauczania, nauki samej w sobie i wykorzystania tej nauki w szpitalach. Mamy dobrą bazę, ale chcielibyśmy mieć jeszcze lepszą, żeby marka zdrowie była tą marką charakteryzującą Śląsk. No i programy profilaktyczne. To cały czas na Śląsku mogłoby być lepiej zorganizowane, a wiemy, że przy starzejącym się społeczeństwie profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów, to są te działania edukacyjne, to są też te działania jak gdyby naukowe, które pozwolą, żebyśmy po tych wielu latach ciężkiego przemysłu jednak żyli w zdrowym społeczeństwie. Żeby ten Śląsk nadal był atrakcyjny także pod względem medycznym. Bardzo dziękuję. Panie rektorze, zwracam się do pana rektora Macieja Nowaka. Była już wspomniana idea Uniwersytetu Przedsiębiorczego. Była podkreślana konieczność pewnego utylitaryzmu w podejściu do badań. Ale czy to nie jest pewne naturalne napięcie pomiędzy perspektywą nas, że się tak wyraża, rektorów, czyli tych, którzy są odpowiedzialni za instytucje i jednocześnie zobowiązani z racji swojej funkcji do bieżących kontaktów ze światem zewnętrznym i można powiedzieć w jakimś sensie udowadniania naszej wartości dla naszego zewnętrznego otoczenia, gdzie ta perspektywa przydatności, relewantności tego, co robimy dla decydentów wokół nas, jest pierwszoplanowa. Natomiast to niekoniecznie jest, jak wszyscy wiemy, perspektywa wszystkich naszych koleżanek i kolegów, którzy mają swoje zainteresowania badawcze, są często bardzo przywiązani do tego, żeby pozwolić im robić to, co chcą, prawda, bez względu na to, co sobie ten czy inny decydent uważa za aktualnie istotne, potrzebne, pilne, ważne, etc. Lubię to powtarzać, że jakby z mojej optyki uniwersytet jest taką skrajnym
skrajnym przeciwieństwem formacji zmilitaryzowanej, prawda? To znaczy tam cokolwiek przeforsować, prawda, i spowodować, żeby ludzie robili to, co sobie tam postanowiono na jakimś poziomie, no jest, graniczy z niemożliwością. Wszyscy to doskonale znamy. No i czy my tutaj nie ignorujemy jednak pewnej specyfiki naszych instytucji, no, które w odróżnieniu być może na przykład od centrów badawczych powstających zresztą coraz śmielej, coraz częściej przy komercyjnych różnego rodzaju firmach. No, czy my nie jesteśmy z natury rzeczy troszkę mniej, że tak powiem, konkurencyjni w dostarczaniu takich rozwiązań, które są światu tu i teraz pilnie potrzebne, no bo po prostu musimy, że tak powiem, grać takimi kartami, jakie mamy, prawda? I one nie są w pełni, że tak powiem, pod naszą kontrolą. Ja mogę powiedzieć tak, że nasz uniwersytet jako uczelnia ekonomiczna, niejako w swoim kodzie DNA, ma wpisane to, że jest blisko tych problemów, które są w sferze realnej. Zawsze zajmowaliśmy się tymi wyzwaniami, które w gospodarce się pojawiają. I również obecnie, w obecnej dobie, nasi koledzy i koleżanki nawet z własnej inicjatywy podejmują właśnie te tematy, które są ważne, które są istotne wobec w sytuacji transformacji regionu, polskiej gospodarki, europejskiej gospodarki, generalnie globalnej gospodarki. I tutaj rzeczywiście jest tak, ta dyskusja, o której pan rektor raczył wspomnieć, to u nas bardzo intensywnie toczyła się zwłaszcza w ostatnim czasie, bo rzeczywiście w Uniwersytecie opracowujemy obecnie strategię nauki, która ma zdefiniować również między innymi podstawowe obszary badawcze Uniwersytetu, ma zdefiniować również kluczowe specjalności naukowe Uniwersytetu. I ten problem dyskusji wewnętrznej się oczywiście pojawia, bo nieraz każdy z nas, który zajmuje się badaniami naukowymi, jeżeli byśmy na razie ograniczyli się do badań naukowych, zastanawia się, jak wpisze się w te kluczowe specjalności badawcze, które zresztą wynikają z tej analizy potrzeb, bo w końcu pracujemy, zwłaszcza na uczelni ekonomicznej, po to, żeby starać się pomagać decydentom rozwiązywać te problemy, które się pojawiają w sferze realnej. No i generalnie rzecz biorąc powiedziałbym tak, że uniwersytet musi się zmieniać, uniwersytet musi odpowiadać na te wyzwania i to odpowiadać we wszystkich sferach swojej aktywności, czyli przede wszystkim w tym obszarze badań naukowych, ale również w obszarze dydaktyki, w obszarze współpracy z otoczeniem, ale również w swych działaniach wewnętrznych, które prowadzi. Jesteśmy w końcu dość sporymi organizacjami i tutaj też nie możemy się niejako odsuwać od tej odpowiedzialności, która na nas ciąży za to, by ta organizacja funkcjonowała w taki sposób, by odpowiadała na współczesne wyzwania, również te wyzwania związane z transformacją energetyczną, te wyzwania, które są związane ze zmianami klimatycznymi. Generalnie jeśli chodzi o badania naukowe, to myślę, że tutaj na pewno to ta odpowiedzialność, która na nas ciąży, to jest ta odpowiedzialność, żeby starać się jednak pokazać, że są metody, które ułatwiają racjonalne, a nie emocjonalne podejmowanie decyzji. Pan przewodniczący wspomniał o tych różnych programach, które się pojawiały, które dla Śląska, a których powiedzmy pozytywny wydźwięk no, był dość ograniczony. Myślę, że tutaj nasi koledzy, nasze koleżanki mają na pewno metody i rozwiązania, które mogłyby pomóc ocenić, jakie będą konsekwencje różnych pomysłów, które pojawiają się w sferze publicznej, formułowanych przez różne środowiska, tak by jednak ocenić, na ile te rozwiązania, które są proponowane, by one i na ile one pozwalają rzeczywiście doprowadzić do tego celu, byśmy byli jak najlepiej przygotowani do tych zmian, które się pojawiają. Ale to wymaga bez wątpienia badań interdyscyplinarnych i tu wracamy do tego słowa wstępnego pana rektora o tym naszym dorobku wynikającym z konsolidacji. Myślę, że to jest właśnie niezwykle ważne, byśmy spróbowali jednak w jeszcze większym stopniu integrować te zespoły badawcze, które są na naszych uczelniach, które pracują nad tymi problemami, bo jednak wydaje się, że bardzo wiele tych problemów, którymi się zajmujemy, wymaga takiej bardzo silnej integracji wewnątrz naszych środowisk i to jest ta dźwignia, która może nie tylko nas jako nasze uczelnie pociągnąć do przodu, ale
ale również po prostu pchnąć do przodu cały region. I tutaj dotyczy to oczywiście, już może nie będę przedłużał, dotyczy to oczywiście pozostałych sfer działalności naszych uczelni, również dydaktyki, bo przecież właśnie taka interdyscyplinarne kształcenie pozwala tym młodym ludziom mieć na tyle szeroki ogląd, tym naszym studentom, naszym absolwentom, który pozwoli im znajdować się w przyszłości w tych zmieniającym się rzeczywistości. Ja powiem, na koniec chciałbym powiedzieć tyle. No, rzeczywiście podjęliśmy ten trud, by zdefiniować strategię Uniwersytetu w obszarze nauki i tam bardzo ważną rolę odgrywa również integracja i współpraca z naszymi partnerami z konsorcjum. Mamy te doświadczenia we współpracy z uczelniami partnerskimi, jeśli pozostałe uczelnie ekonomiczne, polskie publiczne uczelnie ekonomiczne. Powstał między innymi na bazie tej współpracy raport o wpływie nauki na PKB i tutaj nasze doświadczenia w tym są bardzo, bardzo pozytywne, ale to, co również dostrzegamy w Uniwersytecie, jeśli chodzi o to, co Uniwersytet powinien zrobić, to dostrzegamy rzeczywiście niezwykły potencjał, który jest w naszych pracownikach i inicjatywę. Z inicjatywy naszych pracowników powołaliśmy nowy wydział, który jak myślę świetnie wpisuje się w te wyzwania, które przed Śląskiem stoją, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów. Powstaje, właściwie już powstało nowe Centrum Doskonałości Naukowej na Uniwersytecie, Centrum poświęcone ekonomii zmian klimatu. I myślę, że to są te obszary badań, które będą kluczowe dla Uniwersytetu, ale również w tych obszarach chcielibyśmy współpracować z naszymi partnerami. Także podsumowując, myślę przede wszystkim stworzenie jak najlepszych możliwości naszym młodym pracownikom, współpraca z partnerami, z konsorcjum i jeszcze silniejsza współpraca z otoczeniem, a w tym obszarze zwłaszcza koledzy z tego nowego wydziału mają bardzo duże doświadczenie, jako że pan profesor Drobniak, pan doktor Baron, a wcześniej pan profesor Klasik i pan profesor Kuźnik, no już od wielu, wielu lat współpracowali rzeczywiście z naszymi władzami samorządowymi w tych procesach transformacji regionu. Dziękuję bardzo. To mnie od razu kieruje ten wątek, na którym pan rektor zakończył, do pana rektora Michała Daszkowskiego. Ja bym popatrzył może w nieco jeszcze szerszym kontekście, to znaczy zastanowił się, jaki faktycznie potencjał nasze uczelnie są w stanie wnieść nie tylko do regionu, ale w ogóle Polski, świata. Oczywiście uczelnie to jest taka ogromna inwestycja wielopokoleniowa. Większość z Państwa pewnie podróżowała do Brukseli samolotem i gdybyśmy się zastanowili dzisiaj, dlaczego ten samolot lata, to nie jest to wynik pracy naukowców jednej konkretnej dyscypliny. To nie jest osiągnięcie jednego i tylko jednego człowieka. Oczywiście wszyscy kojarzymy tego, kto po raz pierwszy wzbił w chmury samolot, ale tak naprawdę siedzimy przy tym stole, to byśmy się chyba wszyscy zgodzili, że właściwie każda z naszych uczelni ma w to jakiś, może nie per se wkład, tak? Ale jakby każda z dyscyplin, które reprezentujemy, jest w stanie coś do tego potencjału wnieść. Oczywiście można by było też zapytać, a jaki jest cel tego wszystkiego, tak? To znaczy, czy jest jakaś taki uniwersalny mianownik, co do którego bylibyśmy się w stanie zgodzić, dlaczego my to wszystko robimy, tak? I myślę, że też takie bardzo ciekawe motto jest. Nazywa MERK. Hasło lifelong living, tak? I to hasło lifelong living, ja myślę, że wszyscy bylibyśmy w stanie się na nie zgodzić i chcieć je realizować, bo myślę, że gdzieś tam w duszy każdego z nas chcielibyśmy, żeby każdemu się żyło dobrze, dostatnio i długo. I też każda z tych dyscyplin, proszę mi wierzyć, ma w tym bardzo znaczący udział. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się medycyna jako taka, tak? Ale również psychologia, również w procesach tych transformacji, jeśli mówimy w ogóle o tym, żeby się nam żyło dobrze, to oczywiście też mamy na myśli, żeby się żyło nam harmonijnie, tak? Żebyśmy żyli w zgodzie czy z naturą, w zgodzie ze środowiskiem, w zgodzie z własnym sumieniem. No i tak możemy jeszcze długo wymieniać i się nam nagle zaczynają pojawiać inne dyscypliny. Psychologia, teologia, humanistyka. Bo proszę Państwa, kto ten proces transformacji ma komunikować? Chemik?
Fizyk? No chyba nie, tak? Mówimy o naukach społecznych, mówimy o humanistach. Kto ma jakby decydować o tym, w jaki sposób ten proces transformacji ma głęboko wchodzić na poziom człowieka? Medycy tylko? No, niekoniecznie, tak? Oczywiście region śląski jest bardzo, bardzo specyficzny, dlatego że ta historia jest taka, a nie inna. My ją postrzegamy dzisiaj z perspektywy przede wszystkim regionu industrialnego o bardzo silnym obciążeniu przemysłowym, które wywarło ogromny wpływ na środowisko nas otaczające. Pewne schorzenia, które obserwujemy po dzień dzisiejszy, no jakby I tego typu lekarzy, ale to, co powinniśmy, o czym powinniśmy pamiętać, że świat jest tak naprawdę bardzo unikalnym laboratorium badawczym. I to tylko od nas zależy, czy użyjemy to laboratorium w takim, a nie innym zakresie i czy pokażemy innym, że to laboratorium może być laboratorium żywych zmian. Tak? I tak właściwie postrzegam funkcjonowanie każdej z uczelni, każdej z dyscyplin, gdzie tym jakby wspólnym mianownikiem jest to, żeby żyło się nam wszystkim lepiej. A to, czy jesteśmy osobami podzielającymi bardziej poglądy chemiczne, fizyczne, humanistyczne, nic nie szkodzi. Też jakby ideą Unii Europejskiej jest ta różnorodność. I myślę, że ta różnorodność w Europejskim Mieście Nauki jest bardzo mocno pielęgnowana przez nas i to jest właściwie ta wartość dodana, której nikt z nas w pojedynkę nie ma. No jakby każda uczelnia sama w sobie też jest różnorodna, ale przez to, że jesteśmy razem, jesteśmy jeszcze bardziej różnorodni i jeszcze bardziej potencjalnie możemy odpowiadać na problemy tego, co dzieje się wokół. Mieli również po drugiej stronie, że tak powiem, otwartość i jak gdyby partnerów do tego, żeby ten transfer się dokonywał w sposób rzeczywiście istotny. Na pewno się staje. Myślę, że ta świadomość istnieje po wszystkich trzech stronach, które pan rektor wymienił. Mamy przykład przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, inicjatora wielu działań w tym zakresie, chociażby powołania Stowarzyszenia Biznes Nauka Samorząd, ale i wielu twórców, które starają się integrować świat właśnie nauki, biznesu i otoczenia społecznego. Można sobie zadać takie pytanie, prezydentom miast, czym byłyby te miasta w tym momencie, gdyby nie nasze uczelnie? Jak wyglądałby ich profil? Czy Śląsk byłby bardziej wyludniony? Myślę, że zdecydowanie bardziej. I jak wyglądałby obraz Śląska, dokąd by ten Śląsk zmierzał? Zwłaszcza biorąc pod uwagę tą trudną, rzeczywiście bardzo industrialną historię, myślę, że bez udziału uczelni ta transformacja nigdy nie miałaby miejsca. To właśnie obecność uczelni spowoduje, że Śląsk interesują się poważni przedsiębiorcy, zakładają swoje przedstawicielstwa.